Jesteś gotowa? Wykaż się, przygotuj się. Mamuś, przygotuj się. Co mam robić? Ja się tylko sobie patrzę. Czekaj, ci wypowiem. Security. Uwaga! Proszę was, abyście wszyscy napisali powaga na czacie. Czacie. Przygotujcie się. Powaga na czacie. Za chwilę oto ta kobieta, matka dwojga dzieci, żona przyszła Jacka, najbardziej popularna matka w internecie, najbardziej kochająca matka swoich synów, którą ja bardzo szanuję i kocham, za chwilę wykona telefony do dziwek, do kobiet, które się puszczają za pieniądze, może muszą, może to ich praca, może są nimfomankami. Pani Małgorzata będzie dzwoniła przez pół godziny i będzie je wyjaśniała! Powaga na czacie! 3, 2, 1! Jedziemy! Mamy wstęp? Byś grała! Pani Kosia! 10 tysięcy widzów! Piąteczka! Lewy dolny róg, zostawcie suba i lecimy! Którą wybierasz? No masz mówić, że cześć, mówisz się ze mną, wiesz, tak, co żarty robisz, mamuś. To co chcesz powiedzieć? Ona daje dupy za pieniądze, możesz ją pocisnąć, cokolwiek. Dzwonimy. Pół godziny, 22:35. Poczta głosowana. Zajęta już jest, pewnie w robocie. Jaca? A nie, Jaca jest tutaj. Wrocław mama, pamiętaj. Ja pierdolę. Rozmowy tylko. Jak wtedy. No siema, rybka. Siema. Wolna jesteś? Posłucham cię. Ale wolna jesteś? A to szmata w dupę jebana. Chyba chcę mówić... Roxa chyba chce dymy z nami, nie? Co? Nie wiem. Dziękujemy za subskrypcję, lewy dolny róg. Łapki w górę. Witamy was. Dragon Piona. Nie odbierzesz, Mata. Zajęta. Nie, mało, daj. Przeżyjmy. Po sygnale, nagraj. Raz, dalej. Upadłem na Czarnula. Mama dałoby się jej radę? Kurwa, co za dziwki. No właśnie, czaisz. Dobra, jedzie. Poczta. Poczta głosowa plus. Przełącz. Po usłyszeniu sygnału, na... Zajęte. No słuchajcie, nikt nie odbiera na razie. Aż kresły sutki ma, kurde. Ja pierdolę. Fuj! Fuj! Ja nie patrzę, żeby nie było, tylko na numer patrzę. Ja nie patrzę. Ja mam tam swoją. Silikony, kurwa, nie powitać. Jacek Nowak, dziękujemy za suba! Nagraj wiadomość. Też. Jacek, też chcesz zadzwonić? Siadaj tu! Jeden telefon. To się... To jest dobre, niech Jacek zadzwoni. Chodź, Jacek. Dzwonimy. Nie. Na dziwkę. Jak ugadasz, ja ci stawiam. Chodź, a też siadaj. Dalej. Majupa. Dobra.
ty masz gościu? No witam. Co pani potrafi? No co pani potrafi? Ale jakie kurwy! Ktoś się wydzwonił wszystkie, nie? Co pani potrafi? Nic. Nic nie potrafi! Szmula, nie? Nic nie potrafi. Jacek nie zainteresowany. Nic nie potrafi, chuj. O Boże. To Jacek, wiesz co? Ja tutaj włożę chojnice może jakieś. Zadzwonimy na tą. No czekaj, daj mi. Teraz ty chcesz? Dawaj. Czekaj, ci włączę numer. Ja jak no, a ty... A nie każ, bo dzwoni już. Wykaż się. No. Słuchajcie kochani, mamy cel uzupełniony. Dziękuję wam za donaty, one będą się Karol, dzięki za suba. Dzień dobry. Halo. Co pani potrafi i tak dalej? A co ty potrafisz? No ja wszystko, a ty? Ja potrafię wszystko, nie masz 5 do wydania? No. Dasz radę? Adres zapytaj, adres. Adres. Mów ma. Adres. Co kurwa? Teraz Jacek, uwaga. Kurwa, o co tu chodzi, nie? Ja bym zadzwonił, ale kurde, dam dymę, nie? Jak ja zadzwonię? Przestań. Jacek, uwaga, do ciebie. Trzymaj. No gadaj! Tak nie mógł gadać. Adres mi pytał. No halo, cześć kochani. No cześć. To, że... Kiedy możesz się spotkać w szkole, co? Proszę. No kiedy możesz się spotkać? Jakby się śmiejesz w końcu. No nie, no jest nie wiem, jak pijam. Jak nie chcesz pijam, myślę, że... Choroba, powiedz, że choroba. Zawsze, dzięki za suba. Ja co, kurwa. O Jezu. No teraz moja kolej, tak? Co? Moja kolej teraz. Normalnie gadaj. No. O, jakie ma zdjęcia. O Boże. No to Daniel Medzikal się zadzwonić teraz. Ej, nie, mam pytanie, bo pani Gosia i Jacek mieli dzwonić. Czy ja mam dzwonić? Zawisza, dziękuję ci za suba. Ja mam dzwonić na Roxę? Ja nie umiem gadać, w ogóle. Ja się mogę napić kociołka. Ja mam zadzwonić? Ja? Pięć funtów, weź Magiel, ty zadzwoń, bo szkoda kasy. Aha, albo na... A jo, ja płacę im, ją. O kurwa. No dobra, mamuś, ja dzwonię. Moje siszto. Ja nie byłem pytany. Siemanko, full połyk. Mam pytanie, ogólnie chciałbym dla ciebie taką misję mieć. 15 minut połykasz od razu, płacę stówkę. Wchodzisz w to? Tak.
przyjeżdżam za pół godziny. To chyba człowieku coś śmieszne. No właśnie, a jakie masz warunki? Tak, że jeżeli... Tak? Zrobię loda bez gumy, no to biorę jeszcze 50 dopłatę. Czyli 150, tak? Za połek od razu? Tak. Dobrze. To za ile jesteś umówieni, jak coś? Pół godziny max, może być? Wolna? Bo to jeszcze nie wiem, bo tutaj miałam klienta mieć na ten... Ej, słuchaj, bo ja sobie od godziny walę na pornolach i jest chujowo, czajesz, i nie wiem, co mam robić dalej. Ja ciebie upatrzyłem, jestem w swojej dzielnicy właśnie, z Chojnic, i co mogę zrobić? Dam ci 300 zł ci dam. Dam ci 300. Jestem za pół godziny. Nie. Cześć, przepraszam cię, bo ja mam coś robić, przepraszam. Nie. Dobra, już jestem. Sorry, była coś... Koledzy pod oknem krzyknęli do mnie. Słuchaj, daj ci 300 zł, jestem u ciebie za pół godziny. Mi zależy na tym, bo jestem fetyszowcem, jak mi zwalisz, trochę tam z lodem i kończę na twojej twarzy. 300 zł i jestem u ciebie za pół godziny. A potem zamów swojego klienta. A może się w usta wlać. No i zajebiście, no i o to mi chodzi, widzisz? I zajebiście. To co? Chcesz? Mogę przyjechać? Za 40 minut, dobra? 40 minut. To podaj adres, to jadę już. Taksówkę zamówię zaraz. Za 40 minut będziesz? Bo tak. Bo nie mogę szybciej. A co robisz? A co byś robiła? Żebym wiedział mniej więcej. Ogólnie teraz będę miała loda, ale za chwilę wrócę. Aha, no dobra, to wyślij mi adres z SMS-u, mi jadę do ciebie, dobra? Nie, nie wyślij ci SMS-u, bo nie piszesz SMS-u. To jest Wrocław 28. Spoko, dobra, do zobaczenia. W hotelu Polonii. No hej. Okej, będę. To jest kurwa telefon! Komu się podobał? Pisze jedynkę na czacie. Dobry telefon był? Weź, kurwa. Kurwa, tak by jechała, nie? O kurwa. Weź tę kamerę, kurwa. Ale dobrze, wiesz, że ją? Weź, kurwa. Tak, że dzwonię. Dobra. Ale on wyjaśniłam troszkę, nie? Rzygasz mi się. Nie. Ale mama, to są żarty, czaisz? Takie są dziewczyny w tych czasach, nie żyję tylko. Jacek, myślę. Kto tam dwer mordę, ty? Widzowie. Mama, teraz ty dzwonisz. Ja nie dzwonię, ja idę spać. Myśl te reklamówki, tak? Się ogarniaj. Nie dawaj mi więcej główki, nic. On jest najebany. Kto? Jacek. No, tutaj dzwoniłem, jo? Dobra, słuchajcie. Spać. Teraz zadzwoni pan Jacek. Niech on nie dzwoni, bo jest najebany. Jak usłyszę, to zaraz. Mam łóżko zrobimy, czekaj, chodź. Nie. Chodź mi, Jacek, pomóż, jo? Weź posuń. Powoli. No, kurwa, ją. Zamykam wszystko. Zamykam. Tak, tak. A znowu. Tak, wygina. Jest? Jest. Skurwiel biały miś! Najebane cisza, nie?